Hejka, świrki! Moi drodzy, dzień dobry! Dziś będzie odcinek trochę inny, bo będę gadać. Nie będzie malowane, tylko będzie pogadane. I mowa będzie o pielęgnacji, którą stosuję na co dzień i co używam do włosów i do twarzy. Uznajmy tak komisyjnie, że odpowiadam zbiorczo na wasze pytania. I tutaj to jest pielęgnacja, którą faktycznie mam w swojej szafce nocnej i którą faktycznie stosuję codziennie. Oprócz tego, że testuję jeszcze po drodze kremy, nowości, toniki i tym podobne rzeczy, to tutaj właśnie to jest to, przy czym się zatrzymuję i to, co tak naprawdę wykańczam, że tak to ujmę. No i właśnie, porozmawiamy sobie o twarzy i o włosach, co stosuję. Także opowiem chwilkę, co stosowałam, jak miałam kolorowe włosy, żeby ten kolor był cały czas taki żywy, nasycony, a niekoniecznie farbami to się udawało, tylko, no właśnie, to do tego dojdę za chwilkę. Jeżeli chodzi jeszcze, że tak to ujmę, o specyfikację techniczną, to już za moment, już za chwilę nastąpi zmiana kodu na 3 z przodu, czyli stuknie mi 30, więc skóra bardzo powoli zaczyna tracić wiercenie. Nie, no to chyba będzie tradycją naszych odcinków. Skóra zaczyna powoli tracić jędrność. Powoli! Pojawiają się pojedyncze gdzieś tam zmarszczki mimiczne. No i właśnie, jak działać, jak przeciwdziałać i co stosuję na co dzień. Jeszcze z takiej może ważnej rzeczy dla niektórych, oprócz pielęgnacji, którą stosuję na co dzień, nie chodzę do kosmetyczki na zabiegi. Właśnie poprawiające jędrność, elastyczność skóry, napięcie, nawilżenie czy coś w tym stylu. Wszystko, co odprawiam, że tak to ujmę, robię w zaciszu domowego spa. Otóż na samym początku powinnam się określić, jaki mam to rodzaj cery i być może niektórzy tutaj się łatwiej odnajdą w tym wszystkim, bo tak naprawdę to jest klucz do sukcesu. Aby dobrać odpowiednią pielęgnację, dobrze jest poznać swoją cerę, czy mamy suchą, czy tłustą, czy mieszaną, czy normalną, no i czym one się tak naprawdę charakteryzują. Nie będzie tutaj stricte wykładu odnośnie cer i tym podobne rzeczy, tylko po prostu wam nakreślę problem w cudzysłowie, a resztę sobie, jeżeli będziecie zainteresowani, doczytacie. Otóż, ja jestem sucha. Jednym się tutaj właśnie wyświeca czoło, a ja wręcz przeciwnie, zazwyczaj czoło mam strasznie suche skórki. No i ogólnie po umyciu twarzy mam dość duże ściągnięcie, no i to przesuszenie jest dość mocno widoczne. Pojedyncze mam rozszerzone pory tutaj w okolicy policzków, mimo tego, że tutaj ta okolica ma delikatnie rozszerzone pory, to także ona mi się nie wyświeca. Więc oprócz tego, że mam cerę suchą, to też często, gęsto pojawiają mi się podrażnienia i ta skóra jest wrażliwa. Być może na testowanie, być może na co chwilę zmianę kosmetyków, ale jakoś sobie z tym radzę, więc nie jest najgorzej. Więc punkt pierwszy, moi drodzy, pamiętajcie, aby określić, jaki jest wasz typ skóry. Słuchajcie, ja szłam dzisiaj z takim worem pełnym przygód. To są wszystkie kosmetyki, które używam i też z nim będę wracać, więc rozpakowuję się. Chyba najgorzej produkty do włosów, ponieważ mam w XXX size'ach, ale dobra, już wam pokazuję, już startuję, już się rozpakowuję. Pewnie jak większość z was, dzień rozpoczynam smaczną kawusią bądź herbatą. No i właśnie, w międzyczasie się zaparza, idę do łazienki i obmywam twarz wodą. Zazwyczaj nie myję twarzy żelem, olejkiem bądź pianką, chyba że dzień wcześniej na noc położyłam maskę, którą po prostu trzeba teraz zmyć i ta twarz jest zbyt tłusta. Ale jeżeli po prostu poszłam normalnie spać, że tak to ujmę, to tylko i wyłącznie obmywam twarz wodą. I teraz tak, tutaj ważne ale. To jest moja rutyna pielęgnacyjna, ale także chcę wam zwrócić uwagę na pewne elementy, które są istotne w tej pielęgnacji i które tak naprawdę robią robotę. Na przykład po umytej twarzy pora na tonizację, czyli przywrócenie tego naturalnego pH skóry, aby ta skóra miała od razu ten taki komfort, nie było uczucia ściągnięcia. No i tutaj na przykład wybieram tonik mgiełkę z Bandy. Jest to cytrusowy koktajl rozświetlający, bardzo się z nim zaprzyjaźniłam.
Jest to seria Young Care, ale bardzo mi przypadła do gustu i myślę, że nie powinniśmy się tutaj ograniczać, ponieważ to delikatne rozświetlenie jest widoczne, w ogóle ten cytrusowy, obłędny zapach, ewentualnie jeżeli mam gdzieś tam pojedyncze wypryski, ale to mi się właśnie rzadko zdarza, to wybieram tonik, który mam z propolisem. Jak wiecie, propolis działa odkażająco, bakteriobójczo, przeciwzapalnie. On jest generalnie w takiej też formule troszeczkę mleczka, ale po rozprowadzeniu na twarz jest jak woda. Kiedy twarz już jest stonizowana, to lecę na krem pod oczy. I tutaj słuchajcie, mój hicior ostatni, który Wam pokazywałam przy nowościach z Hebe, jest to krem rozświetlający Pure by Closhi. Rewelacyjny krem na dzień i go stosuję na dzień. Delikatnie rozświetla tą okolicę pod okiem, po prostu super mega czad. Natomiast wieczorem tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowanie. To jest opcja numer jeden. O, dobra, mam opcję numer dwa. Serum pod oczy, między innymi z kofeiną, czyli takie pobudzające i też ujędrniające, napinające. I po dosłownie kropelce nałożonego serum leci krem Orientana, rozświetlająco, ultra nawilżający. Teraz może pytanie, Magdalena, dlaczego tyle tych kremów? Nie starczy tylko jeden, tylko serum i to, i to, i to, i tamto? Czy nie może być jeden, tylko muszą być trzy? Oczywiście może być jeden, tylko po prostu ja wolę przeciwdziałać. I to też mogłoby się wydawać, że nakładam tyle tego, tyle tego, tyle tego, tylko dosłownie to są kropelki i bardzo małe ilości, cienkie ilości, ale mam wrażenie, że jakby dając skórze więcej, jest lepiej. Jednakże, jeżeli będziecie stosować regularnie jeden krem, to myślę, że jak najbardziej będzie okejka. Chodzi o to, żeby działać i przeciwdziałać, bo też o tym wspominałam niejednokrotnie. Okolica pod oczami jest turbo cienka, więc zmarszczki, załamania mimiczne pojawiają się tutaj bardzo szybko. Więc i lepiej przeciwdziałać, niż później działać na te zmarszczki. I tak samo też Wam mówiłam i powtarzałam wielokrotnie. Krem przeciwzmarszczkowy jest przeciwzmarszczką. I to, co też bym chciała wspomnieć, to większość mojej pielęgnacji jest pielęgnacją drogeryjną. Nie ma tutaj za bardzo pielęgnacji wysokopółkowej. Chyba najdroższa jest tak naprawdę Lumena, ale to też jeszcze do tego wrócimy. No i dobra, mamy krem czy serum pod oczy nałożone, więc teraz pora na pielęgnację twarzy i właśnie krem. Ale zanim ten krem nadejdzie, to właśnie serum. Jestem człowiek serum i rano, i wieczorem. Bardzo lubię dosłownie kropelkę czy dwie dodać serum przed nałożonym kremem, bo serum zazwyczaj jest takie żelowe. Mamy takie wrażenie, że ono pozostawia taką trochę suchą cerę wbrew pozorom, delikatnie ściągniętą. O, to jest lepsze określenie, więc ja tutaj lubię nałożyć krem, żeby czuć ten komfort, że o, faktycznie ta skóra jest dobrze taka nawilżona, natłuszczona. I teraz tak, serum, który najczęściej stosuję, jest serum Samarit. Było to serum 28-dniowe i właśnie, że po 28 dniach zobaczy się różnicę na twarzy. Nie wiem, czy widziałam różnicę, ale bardzo lubię tą markę i bardzo mi się dobrze współpracowało, że tak to ujmę, z tym serum, bo ładnie się wchłaniało, ładnie pachniało i czuło się faktycznie to nawilżenie natychmiastowe. Kolejne serum, które jest, jest to serum ujędrniające z Lumeny. Miałam całą serię właśnie tą różową ujędrniającą z Lumeny i zarówno tutaj właśnie kremy, ale zaraz do nich wrócę, więc serum fantastyczne z Lumeny. Następnie serum, słuchajcie, które jest serum pielęgnacyjnym, ale dla większości może serum makijażowym. Jest to serum z Ingrid i właśnie jest to tak zwany naturalny botoks, ponieważ to serum delikatnie spłyca zmarszczki, zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego, więc ono nawet 99%, bo to jest 98,86%, ono ładnie napina skórę, ujędrnia, uelastycznia, więc tak samo kilka kropelek pod krem, rewelacja. Jeszcze tak patrzę, czy mam. Nie mam już serum, ale właśnie zawsze i rano, i wieczorem wzbogacam tą pielęgnację tymi kropelkami, dwoma, trzema. Serum, zanim nałożę krem. No i właśnie, pora na krem i tutaj Wam już wcześniej wspomniałam, seria mocno ujędrniająca z Lumeny. I żeby nie było, że na przykład Was oszukuję i że ja nie stosuję tych kremów i na przykład dzisiaj pierwszy raz je dostałam i jest to jakaś reklama. Nie, 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 moi drodzy, proszę bardzo. Faktyczne zużycie jest widoczne. Tak samo serum z Samarita, nie wiem, czy jest to widoczne, ale
Tam na dnie został. Troszeczkę tylko go zostało, więc się używa, a nie reklamuje, naprawdę. Więc właśnie na dzień lumena, na wieczór też jednakże zamiennie z dwoma kremami. I tutaj ten z Bandy rozświetlający i jest to krem bardzo lekki, ładnie pachnący, nawilżający. On jest po prostu lekki. Jeżeli na przykład wychodzę i robię sobie delikatny makijaż, to najczęściej właśnie na tym kremiku. A zamiennie na wieczór, tutaj bardzo mocno się polubiłam z kremem Znakomi, z sufletem przeciwzmarszczkowym. I jest to krem, który daje mega nawilżenie i mega taką jakby treściwość dla skóry, więc tutaj osoby, które mają cerę suchą na noc, naprawdę rewelacja, no czuć tą taką sprężystość, jakby to działanie jest już w tym momencie i od razu, więc bardzo tutaj się lubimy. I tak naprawdę z kremów takich codziennych, to by było na tyle. A w ogóle tak by the way, robiłam korekty brwi, więc te brwi są jeszcze takie trochę nie do końca, jakbyście może zwrócili uwagę, bo tutaj mi się zaczynają łuszczyć, tutaj jest też inaczej rozłożony kolor, ale mniej więcej gdzieś po tygodniu lub w następnym odcinku wszystko będzie okejka. I przejdę teraz do demakijażu twarzy, bo uważam, że jest to turbo ważny element każdej pielęgnacji i w ogóle, jak nie, najważniejszy powiedziałabym. Więc uwaga, demakijaż, dlaczego on jest taki ważny? Właśnie chodzi o to, żeby zmyć wszystko to, co złe. Nawet jeżeli się nie malujemy, ale idziemy w ciągu dnia, jest kurz, jest smog, są inne czynniki zewnętrzne, które mogą negatywnie wpływać na naszą skórę. Ktoś nas w autobusie okicha, nie powinien. Więc to także zmywamy, z tym nie kładziemy się spać. Więc na przykład u mnie taką najdelikatniejszą formą demakijażu i zmycia, to tutaj jest pianka z pór i jest to pianka tak naprawdę do każdego typu skóry, bardzo delikatna. Jeżeli chcemy tą pianką na przykład zmyć taki pełen full make-up, czerwone usta, czarne oko i krecha, no to owszem, zmyjemy, ale ona jest tak delikatna, że to zajmie nam zbyt długo. I tutaj polecam punktowo, z wykrzyknikiem, punktowo, nie do całej twarzy, płyny micelarne. Mimo tego, że płyny micelarne mają składniki aktywne w swoim składzie, na przykład kwas hialuronowy i tym podobne rzeczy, to i tak ja nie jestem ich dużym zwolennikiem. Uważam, że tak jak myjemy ciało, idziemy pod prysznic, to tak samo powinniśmy umyć twarz, a większość osób, które stosuje płyn micelarny, zmywa makijaż, kładzie krem, elo. No nie, no to tak jakby na przykład przyjść spoconym z podwórka, wymyć się płatkami, płynem micelarnym i położyć balsam. No nie, więc jeżeli mamy na przykład właśnie czerwone usta, no to tutaj jestem zwolennikiem płynu micelarnego. Ściągamy to, co jest za dużo, za mocno, żeby nie rozmazać tego po całej twarzy, żeby ta szminka nie była na czole, na oczach, na ustach i policzkach. Też często gęsto płyn micelarny stosujemy właśnie do zmycia takiego wstępnego, powiedziałabym, a dopiero później właśnie działamy żelem, olejkiem bądź pianką. Tak, ok, jak najbardziej, więc jeżeli komuś ten system odpowiada, to też tutaj jest ok, ale jakby samodzielny płyn micelarny, no to nie powiedziałabym. Jeżeli mam delikatny makijaż, to tutaj mam delikatne mleczko do mycia twarzy dla skóry wrażliwej z lumeny. A jeżeli mam mocniejszy makijaż, to tutaj sięgam wtedy po rozświetlający balsam oczyszczający z lumeny. On także zmywa makijaż wodoodporny i także bardzo mi się podoba jego konsystencja, bo tutaj on jest coś w stylu, zobaczcie, on ma konsystencję takiej jakby gęstej pasty, wazeliny, coś w tym stylu, no a mleczko to niebieskie, które wam wcześniej pokazywałam, no to typowe takie mleczko śmietanka. Do twarzy mamy właśnie pianki, śmietanki, olejki, żele, masełka się pojawiły, więc co kto woli, jak komu wygodniej, byle zmyć makijaż, bądź pozostałości przeżytego dnia. Więc mamy umytą, oczyszczoną twarz i tutaj leci tonizacja, o której już wcześniej było wspomniane, serum oraz krem, no i jeszcze dodatkowo wieczorem, zawsze, znaczy się prawie zawsze, no bo teraz jak mam zrobioną korektę brwi, no to nie, bo nie można, to tutaj leci olejek rycynowy na brwi. Też kiedyś stosowałam na rzęsy, ale na rzęsy jest po prostu ten efekt takich tłustych rzęs, delikatnie rozmytego obrazu, więc
Nie, same brwi. Tutaj olejek rycynowy działa pobudzająco, stymulująco i odżywczo. I także faktycznie zauważyłam, że jak stosowałam go regularnie, codziennie i faktycznie, to te brwi mi odrosły, szczególnie tutaj ta linia na dole, z którą miałam problemy i wybraki. I obowiązkowo, moi drodzy, na usta tutaj idzie balsamik malinowy z mokosz. Nie wiem, czy ja to dobrze mówię i czytam. Także Wam pokażę zużycie, żeby nie było, że... Proszę bardzo, pokażę stosowane regularnie, żeby nie było, że tylko gadam, 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 a faktycznie nie używam, a używam. Z malinką balsamik. I moi drodzy, nie wiem, czy to dużo, czy to mało, czy w sam raz, ale właśnie to jest moja pielęgnacja codzienna, wieczorna, poranna, którą aktualnie stosuję. Oczywiście w międzyczasie stosowałam jeszcze inne rzeczy, testuję inne rzeczy, ale do tego najchętniej wracam zarówno rano i wieczorem. Patrzę, czy jeszcze coś z twarzy nie pominęłam. Nie, słuchajcie, pominęłam. To jest turbo fajny produkt, także z Lumeny. Generalnie z Lumeny pielęgnację bardzo lubię, pewnie zauważyliście. Tak jak podkłady, ale dobra, to nie o podkładach. Słuchajcie, to jest tint. Tu mam w kolorze Universal Light i jest to po prostu krem pielęgnacyjny z kolorem, który delikatnie wyrównuje koloryt skóry. Tak powiedziałabym w porównaniu do podkładu na jakieś takie 10-15% plus rozświetla, więc to jest opcja na dzień rewelacyjna. Nawet tego produktu nie porównałabym do kremu BB czy CC, ponieważ często gęsto właśnie te kremy są dość mocno kryjące i nawet obciążające skórę, a to jest faktycznie krem, delikatnie wyrównujący koloryt skóry i właśnie rozświetlający. Więc na wytuszowane tylko rzęsy ten kremik miodzio, naprawdę rewelacja. No i chyba tak naprawdę wszystko. Jeszcze raz spojrzę, tak oczyma. Czy czegoś nie pominęłam? Wydaje mi się, że chyba nie, więc przechodzimy teraz do pielęgnacji włosów. Tu będzie zdecydowanie krócej, ponieważ przyznaję się bez bicia, ja nie mam takiej pełnej, świadomej pielęgnacji włosowej. Ja wiem tylko tyle, że moje włosy dużo ze mną przechodziły, więc ja muszę je mocno regenerować, odżywiać, nie ujędrniać i także niespecjalnie nawilżać, tylko właśnie tutaj akcja regeneracja jest najważniejsza i odbudowywać i ewentualnie wcierać wcierki, których jeszcze nie robię, ale planuję. Więc po prostu pokażę Wam, co stosuję i tutaj w przypadku włosów jest pielęgnacja bardziej profesjonalna, ale też i drogeryjna. Wcześniej było wiercenie, teraz pani w kamienicy odkurza, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Przechodzimy, moi drodzy, do włosów. No i właśnie, często pojawia się także słowo włosing, zarówno i tematyka pielęgnacji włosowej stała się modna, ale właśnie bardziej świadoma. Nie używamy tylko i wyłącznie szamponu i odżywki, tylko tam się dzieje coś więcej. Oczywiście działa to także marketingowo, ale jednak kondycja tych włosów, używając innych produktów niż wcześniej, także zauważyłam, że mi się poprawiła i właśnie do brzegu. Słuchajcie, moja fryzjerka poleciła mi produkty, które mi się zaczęły naprawdę fajnie sprawdzać i stosowałam je zanim rozjaśniłyśmy teraz włosy. Proszę ciszej. Bo nie wiem, jak długo ze mną jesteście, widzieliście, że miałam różowe, rude, tam się działo wszystko, czerwone i po prostu zdjęcie od odrostu tych czerwieni i po prostu ingerencja rozjaśniaczem jest dość obciążająca dla włosów. One się kruszą, są bardziej łamliwe, ta łuska jest rozchylona, więc wyglądają po prostu ściślej, mówiąc sianowato. No i moja fryzjerka kazała mi się przygotować do procesu rozjaśniania włosów i przy każdym myciu, i tutaj jest z wykrzyknikiem, przy każdym myciu, uwaga, stosuję. Szkoda, że w ogóle nie kupiłam tego z pompką i nie wiem, czy to jest z pompką. Produkt z Velli, który w dużym skrócie jest aktywatorem i nakłada się go przed właściwą odżywką bądź maską. Ten produkt kupiłam na Notino. On kosztował, nie pamiętam, teraz tak wydaje mi się, że między 50 a 70 zł. Jest litrowy i naprawdę jest bardzo wydajny. Zauważyłam, że po tym produkcie faktycznie włosy są bardziej takie miękkie, delikatniejsze i tak jak wcześniej miałam problem, żeby je rozczesywać, to teraz ich nie mam. One się mi nie ciągną. One są fajne, naprawdę.
I drugim produktem, który używam także jeszcze przed, o włos, przed procesem rozjaśniania i do dnia dzisiejszego i przy każdym myciu włosów, jest to maska Elements, także z Welly. I także w ogóle ja te dwa produkty zamówiłam jednocześnie z Notino. Ta maska kosztowała chyba około 70-80 zł. Włosy po tej masce, też myślę, że po połączeniu tych dwóch produktów, są niezwykle miękkie. Są bardziej podatne na układanie. I teraz to, co tutaj jest dość ważne, odkąd jestem blondi, nie prostowałam włosów. Cały czas je wyciągam tylko i wyłącznie na szczotce i po prostu one się tak ładnie same, tak wiecie, układają. Dlatego tutaj jestem bardzo, bardzo za i byłam dość sceptycznie nastawiona do tych, nawet nie to, że tyle, że sceptycznie, tylko moja fryzjerka mówi: Madzia, kup, Madzia, kup, Madzia, kup, a ja zawsze miałam miliard różnych innych masek, maseczek, odżywek i uznałam: dobra, muszę tamto zużyć, a dopiero później to kupię. I tak się to przeciągało, 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 mniej więcej, nie wiem, może z rok i naprawdę widzę różnicę, tak, Natalia, miałaś rację, widzę różnicę po stosowaniu właśnie tej maski. Dlatego właśnie, o tak właśnie. Co do szamponu do włosów, tutaj jestem mniej świadoma, że tak to ujmę, ponieważ po prostu używam Dove regenerującego intensywnie. Bardzo lubię ten zapach i w ogóle całą serię Dove, tą klasyczną z tym niebieskim, tym uwielbiam, kocham. I słuchajcie, to dopiero kupiłam dziś. I polecaliście mi ten produkt do włosów blond, że ten produkt rozjaśnia delikatnie włosy. Rozjaśnia delikatnie włosy, ale nie niszcząc ich. Jest to produkt, który nie zawiera utleniaczy, dobrze mówię, amoniaku lub innych produktów, które mogą negatywnie działać na włosy, tylko jest to produkt, który zawiera naturalne wyciągi z owoców oraz z rumianku. Czytałam opinię odnośnie sprayu. Inny spray miał mało gwiazdek na wizażu i na innych stronach internetowych, ponieważ spray mocno niszczył włos. Więc sprayu nie kupiłam, kupiłam tylko szampon, więc dam wam znać z aktualizacją. No i właśnie, przechodzimy teraz do stylizacji włosów i może nie o tyle stylizacji, ale właśnie takiej tej pielęgnacji przy okazji stylizacji. I tutaj was ucieszy na pewno bardzo mocno, ponieważ korzystam z ogólnodostępnych kosmetyków w Rossmanie z Issany. Jeśli chodzi o stylizację włosów na ciepło, że tak to ujmę, suszarką, bo zanim zacznę suszyć, to czekam, aż włosy się delikatnie wysuszą same. I kiedy one są już takie lekko podsuszone same, bo staram się jak najmniej działać tutaj ciepłem na włosy, to dopiero wtedy je rozczesuję i wtedy nakładam olejki i partiami suszę na suszarkę obrotową na największej szczotce. Także w międzyczasie pryskam jeszcze także z Issany płynem, mgiełką termoochronną i na sam koniec także z powrotem wracam do olejków, żeby po prostu wygładzić te włosy i żeby one były takie ładne i lśniące. Więc tak naprawdę to by było tyle z moich włosów i doświadczeń włosowych i to, jak stosuję i czy one są ładne, czy są nieładne. Generalnie walczę cały czas, żeby mocniej zapuścić te przody i żeby moje włosy były jednej długości i też mam w planie, żeby zostać przy tym kolorze jak najdłużej, że nie chcę ich farbować, nie chcę ich katować, nie chcę ich rozjaśniać, chcę wrócić do tego naturalnego koloru, bo także generalnie blond, bardzo podobny blond do tego, jest moim naturalnym odcieniem i kolorem, więc po prostu chcę je jak najbardziej teraz nawilżyć, odżywić, zregenerować, żeby po prostu one tak odetchnęły. A jeżeli chodzi o koloryzację włosów i jakie produkty używałam, gdy miałam szalone kolory, to także zapraszam, już omawiam. Kiedy byłam jeszcze kolorową Madzią, to używałam trzech masek z trzech marek. No i właśnie, ktoś mi kiedyś powiedział z fryzjerów, że jeżeli mam dość mocno zniszczone włosy, ta łuska jest rozchylona, to lepiej używać masek koloryzujących a la odżywek na mokre włosy i wtedy te włosy są oblepione tą odżywką, maską, niż farb, które wchodzą w strukturę włosa. I tak też poczyniłam, i tak też się stało, bo odświeżając kolor, utrzymując intensywny kolor, mniej więcej raz w miesiącu maska naprawdę robiła robotę.
Też na przykład stosując maski, kolory, intensywność tych kolorów była przekozacka i też nie ukrywajmy, no jakby usługa u fryzjera jest o wiele droższa niż odświeżenie maską włosów. No i proszę bardzo, tutaj mam może nie o tyle maskę, ale żel z Monty Bello, różowy, miałam też żółty, który także dawał efekt. Jest na pewno czerwona, jest na pewno ruda, jest fioletowa, jest zielona, chyba niebieska. Na mokre włosy efekt jest naprawdę wow i także utrzymuje się długo. Następnie jest to odżywka koloryzująca z Artego i tutaj także festiwal kolorów jest duży. Ja używałam zazwyczaj czerwonego i rudego i uwierzcie mi, że intensywność tego produktu na włosach jest fantastyczna. Więc uwaga, osoby, które chcą podtrzymać kolor, intensywność tego koloru rudego bądź czerwonego, różowego lub po prostu mają blond włosy i gdzieniegdzie chcą polotu i finezji, to tego typu odżywki, maski koloryzujące są bardzo fajnym rozwiązaniem. I maskę, odżywkę, którą stosowałam, była jeszcze z Nouvelle, wrzucę Wam zdjęcie. Żebyście sobie zerknęli. I też tych masek pojawia się coraz więcej różnych firm i różnych marek, także z Londy i Velli, ale ja Wam mówię o tych, które są u mnie były, sprawdzone. No i właśnie ta z Nouvelle dawała mi najbardziej intensywny odcień czerwonego. I tutaj może Wam jest to znany produkt z internetów, z Instagrama, bo to jest taki chyba dość popularny, powiedziałabym. Jest to nazwany semi-permanent product color, czyli takie coś w stylu półtrwały. Nie powiedziałabym, że półtrwały, ale na pewno także bardzo mocno intensywny i także festiwal kolorów jest fenomenalny. Więc to są moje sprawdzone produkty, które używałam właśnie jak miałam kolorowe włosy. Powiem Wam, że normalnie zaschło mi w gardle, dawno nie gadałam tak dużo, tak bardzo i tak wiele. I mam nadzieję, że ten odcinek nie był dla Was nudny, że coś może podejrzycie dla siebie. Także mam do Was prośbę, abyście w komentarzach napisali, jakie są Wasze pielęgnacyjne hity i żebyście nie tylko i wyłącznie ograniczali się na przykład do zmycia twarzy szarym mydłem i kremu Nivea. Żebyście bardziej świadomie podchodzili do pielęgnacji, także do pielęgnacji wieloetapowej. Nie musi być to wcale tyle produktów, nie musi być to po prostu aż tyle, bo zdaję sobie sprawę, że można się zgubić. I dlaczego tak dużo? Po prostu pamiętajcie o dostosowaniu pielęgnacji do swojego typu ceru, abyście wykonywali prawidłowo demakijaż. Jeżeli też macie pytania, oczywiście pytajcie. Jeżeli wolicie bardziej intymnie, to napiszcie na Instagramie. I ja także mam do Was prośbę, abyście napisali o swoich hitach pielęgnacyjnych. I także mam pytanie, co punktowo na zmiany, albo właśnie na takie jakieś tam pryszczot, to nie mam akurat takiego produktu i nie wiem, szczerze naprawdę nie wiem, co by tutaj można było na takie pojedyncze rzeczy, czy właśnie maść ichtiolowa, czy bardziej tak aptecznie, czy jednak sklepowo-drogeryjnie. Więc moi drodzy, dziękuję Wam za dziś, do następnego i do zobaczenia. Mua.